Poranek Radia TOK FM. Ponownie Państwa witam i witam razem z Józefem Zychem, posłem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry. Panie pośle, kiedyś marszałek, a teraz od tylu lat już zwykły poseł. Czy to nie uwiera człowieka jak za małe buty? O nie, panie redaktorze, to nie zupełnie tak jest, ponieważ w tej kadencji jestem wiceprzewodniczący dwóch ważnych komisji. Komisji do spraw kodyfikacji i drugiej odpowiedzialności konstytucyjnej, a szykuje się nam aż 5 wniosków o Trybunał Stanu. A więc roboty potąd? Nie, nie. Ja zresztą, panie redaktorze, lubię tą pracę, nie ma i z tym nie mam żadnych problemów. Czy dobrze rozumiem, że lubi pan stawiać polityków przed Trybunałem Stanu? Nie. No, prowadziłem postępowanie w sprawie byłego ministra Skarbu Państwa. Sprawa nie jest zakończona. Nadal znajduje się w Trybunale Stanu. Nie, broń Boże, nikomu bym tego nie życzył, ale jeżeli już przychodzi, to staram się przede wszystkim bezwzględnie, obiektywnie i zgodnie z dowodami prowadzić postępowanie. Czasy są takie, że wszyscy chcemy uchodzić za nieustannie młodych, więc mam nadzieję, że nie urażę pana, stwierdzając, że jest pan nestorem ruchu ludowego. Tak się już stało po latach. No, tak się stało. To znaczy w tym sensie, gdyby brać pod uwagę przynależność do partii, to niezupełnie, prawda? Bo mamy wielu, wielu działaczy, którzy na pewno i zgodnie z kalendarzem i historycznie mają większe zasługi, są starsi ode mnie, ale tak to jest też. No, nie wszyscy byli marszałkami Sejmu Polskiego, który przyjmował konstytucję obecnie obowiązującą, tak. Więc no tak. Z tego punktu widzenia, z wieku i z urzędu należy się panu takie pytanie. No, jak pan ocenia swoją partię, która przeżywa od paru tygodni niesłychane zainteresowanie mediów, chyba jak nigdy za mojej pamięci? Tak, to się zgadza rzeczywiście, ale to świadczy o tym, że coś ważnego stało się i w partii, i w Polsce. A mianowicie Polskie Stronnictwo Ludowe, które uchodziło zawsze za takie tradycyjne, stabilne i tak dalej, prawda? Teraz okazało się, że no, zrobiło coś w polskiej demokracji, wykorzystało polską demokrację prawidłowo w układach wewnętrznych. I ja myślę, że to jest dobry przykład także dla innych ugrupowań politycznych w naszym kraju. A więc jest nowa sytuacja, są nowi ludzie. I to będzie przykład na to, że partia chce być nowoczesna, otwarta nie tylko na społeczeństwo wiejskie tradycyjnie, ale szerzej. No i chce dostosować się do tego, co w naszym kraju jest potrzebne. A wczorajszy dzień jak pan ocenia? Pomoże wam czy zaszkodzi? Panie redaktorze, no nie może zaszkodzić. Nie może zaszkodzić. Ja zawsze przyjmuję pozytywne podejście, a byłem w różnych koalicjach w ciągu 23 lat. A mianowicie, jeżeli jest się w koalicji, jeżeli ma się pewne zasady i dąży się do tego, żeby prawidłowo, konstytucyjnie wykorzystywać swoją pozycję i w parlamencie, i w rządzie, no to nie można iść tam, gdzie można by szkodzić. A więc uważam, że pomoże. Ale po dwóch tygodniach stertolenia się, że ktoś inny powinien być wicepremierem, a ja będę zajmował się partią, Janusz Piechociński został wicepremierem. Czytam dzisiaj w Rzeczpospolitej gazecie, chyba nie jakiejś znanej z nierzeczliwości wobec Janusza Piechocińskiego. Tak. Janusz Piechociński, okieł znany. Tak jest właśnie ton dzisiejszych komentarzy. No, przymusili go, żeby został wicepremierem. Panie redaktorze, ja bym się z tym nie zgodził jednak. Ja od początku znam przecież Janusza Piechocińskiego od wielu, wielu lat i uczestniczyłem w życiu politycznym naszej partii w ciągu tych dwóch tygodni. No, po pierwsze trzeba przypomnieć, że Janusz Piechociński przed kongresem miał pewną wizję, prawda, która w zetknięciu z rzeczywistością, no niestety na dzień dzisiejszy, no nie mogła być ściśle zastosowana. A więc te dwa tygodnie to nie było certolenie się. To była wewnętrzna analiza, do czego oczywiście partia ma prawo. I oczywiście były zdania najróżniejsze. Od takich, że nie powinien wchodzić, po takie, że tylko jako wicepremier bez teki i po takie, jak to się dzisiaj zdarzyło. A więc jeżeli z jednej strony robi się zarzut, że w ciągu 3 minut dogadali się z premierem po to, że 2 tygodnie certolenia, to ja chcę powiedzieć, że
te 3 minuty, jeżeli tak było. To jest wynik tego, że przez 2 tygodnie wewnętrznie analizowaliśmy tę sytuację. Wczoraj Krystyna Naszkowska atakowała Janusza Piechocińskiego, którego bardzo lubi, ale tego starego, a tego nowego po wyborze już niespecjalnie szanuje, ponieważ jej, no już tak, ona nie użyła tego sformułowania, ale chyba oddam jej myśl, no gada bzdury. A to jakiś za dużych butach, a to, że doszło takie, wie pan, nostalgiczno-romantyczne srutu-tutu, a tu by się chciało, żeby polityk, który, jak widzimy, został wicepremierem, no żeby po prostu mówił coś twarde i do rzeczy. Nie uważa pan, że te 2 tygodnie to nie są najlepsze 2 tygodnie w życiu Janusza Piechocińskiego, politycznym? Panie redaktorze, no skoro powiedziała to pani redaktor Naszkowska, z którą ja miałem przyjemność kiedyś, prawda, mieć wywiad i ją bardzo wysoko cenię, bo to było skomplikowany temat był, o wewnętrzny, o PSL-u, ale oddała tak wiernie, że poznałem i mogę przyjąć, że rzeczywiście podchodzi życzliwie. Tylko jest pytanie, no co Piechociński w ciągu 2 tygodni mógł zrobić? Miał expose. Były wielkie debaty na ten temat. No co najwyżej wypowiadał się w różnych programach telewizyjnych czy radiowych. No to wiemy, jak jest z tym czasem, jakie są możliwości. I to przecież nie jest problem przedstawiania, prawda, tutaj swojego programu ustosunkowania się. A oprócz tego proszę pamiętać, że wicepremier to przecież nie rząd. Prawda, jest jednym z członków rządu i dopiero teraz będzie mógł pokazać, jak w świetle różnego rodzaju koncepcji i 2 expose premiera jest to możliwe do zrealizowania. I co? Oddajmy na chwilkę głos samemu Januszowi Piechocińskiemu. Będę drużynę PSL-owską mocno przegrupowywał w związku z tą decyzją. Proszę zwrócić uwagę, jak młode i dynamiczne mam kierownictwo. Będąc 52-latkiem, dowodzę 39 z kawałeczkiem ścisłym prezydium NKW i to jest najmłodsze w historii kierownictwo Polskiego Stronnictwa Ludowego. No tak się mówi, że na przykład Adam Jarubas, jeden z tych młodych PSL-owców, to człowiek, który się napracował, żeby Janusz Piechociński wygrał na kongresie. Panie redaktorze, ja sądzę, że przyczyny wygranej Piechocińskiego są bardziej złożone, jak się przypuszcza. Oczywiście Jarubas jest człowiekiem młodym i wykazał, że jest zdolnym organizatorem i ma wysoką pozycję u siebie w województwie. To jest niewątpliwie. I że popierał Piechocińskiego, to też. Tylko proszę pamiętać, że jedno województwo, nawet mające dużą liczbę, nie mogło zadecydować o wyborach. Tu się stało coś innego jednak. Ale co? No, panie redaktorze, w moim przekonaniu czas przyjdzie na pełną analizę, ale okoliczności było wiele. I to, że nikt nie przewidział w Polsce, bo nikt nie przewidział, łącznie ze mną. Owszem, przewidywałem dobry wynik Piechocińskiego, ale że tak się stanie, to nie. To świadczy o tym, że proszę bardzo, demokracja i delegacja, szczególnie kartka w tajnym głosowaniu jest często nieprzewidywalna. Czy to wzmacnianie młodych oznacza, że czas Waldemara Pawlaka się w PSL-u skończył? Nie. Taka jest intencja Janusza Piechocińskiego? Nie, nie sądzę. Ja myślę, że Piechociński popełniłby błąd, gdyby dzisiaj zakładał, że trzeba wyeliminować Pawlaka. On tego nie robił od początku. Nawet zarzuca się mu, że za często powtarzał i wbrew tej deklaracji Pawlaka próbował niejako na siłę namówić go. A więc nie sądzę. Na to wicepremierostwo, żeby utrzymał, tak? Tak jest, oczywiście. No ale co będzie dalej właściwie z Waldemarem Pawlakiem? No. Nie wiem, panie redaktorze. Ja myślę, że Pawlak ma przygotowanie w różnych dziedzinach i działalności gospodarczej. O to przede wszystkim myślę, że warto by jego samego zapytać, bo takie dewagacje, co mamy mu podpowiedzieć, co powinien robić, prawda? No jest posłem, a więc jeżeli chodzi o Sejm, to sprawa jest oczywista. Jest pole, prawda, jak dla każdego innego posła. Mówiło się o PSL-u, że to jest taka partia dosyć hermetyczna dla dziennikarzy. Pochwalił pan jedną z reprezentantek naszego zawodu, nie ale tylko. Niewiele żeśmy o tym PSL-u poczytali, nie? No tak, ale panie redaktorze... Teraz się nie zmieni przypadkiem. Może to była sytuacja taka również, że trochę to wynikało także z tego, że dziennikarze nie zawsze chcieli wchodzić głęboko. Ja nie mogę narzekać, bo jeżeli były okoliczności i mnie pytano, tośmy szczerze rozmawiali, ja nigdy nie miałem pretensji, że dziennikarze
zawsze i staczali coś, czy jakieś pytania podchwytliwe, czy złośliwe i tak dalej. Ja myślę, że to dzisiaj sytuacja jest taka, że PSL musi być otwarty. Musi, no najlepszy przykład, że jeżeli zrobiono w partii Voltę, bo tak to nazywają niektórzy, no to proszę bardzo, od 2 tygodni o PSL-u się ciągle mówi, prawda? A nie boi się pan, że zaczną się teraz wypowiedzi pod nazwiskiem albo nie pod nazwiskiem rozgoryczonych działaczy, którzy postawili na Pawlaka, no źle trafili, samego może Pawlaka i jego otoczenia, że będzie podgryzanie Piechocińskiego i tego nowego, młodego kierownictwa za pomocą no, prasowych takich... Z tym, że trzeba pamiętać, że to nie jest tak. Janusz Piechociński podkreśla NKW młode, ale proszę zauważyć, że organem najwyższym w PSL-u między kongresami jest Rada Naczelna, a w prezydium Rady Naczelnej są doświadczeni działacze. Proszę bardzo, Kalinowski, proszę bardzo, Żelichowski, proszę bardzo, Struzik i tak dalej. To pachnie pewnego rodzaju tarciami, a starć my dziennikarze żyjemy, bo te iskry trafiają do naszego woreczka. Nie, to jeżeli to są starcia, wie pan, na pewnym poziomie i do czegoś zmierzają do rozwiązania problemów, to ja nie mam nic przeciwko temu, oby tylko pewna kultura była zachowywana, natomiast w PSL-u jest coś innego. Piechociński stoi przed bardzo ważnym zadaniem, a mianowicie jak teraz połączyć jego udział w rządzie, bo musi być niewątpliwie ogromne zaangażowanie się, głównie jeżeli chodzi o Ministerstwo Gospodarki i oczekiwania działaczy w terenie, że będzie przyjeżdżał, że będzie wysłuchiwał, będzie się spotykał. I to jest dylemat, jak wypełnić właśnie tą lukę. Ja ostatnio miałem takie spotkanie z działaczami dolnośląskimi, bo mieliśmy tam pewne problemy w tej organizacji. Okazuje się, że można doprowadzić i przeciwnicy byli i jedni, i drudzy skrajni, a jednak udało się nam w ciągu 2 godzin załatwić to, czego nie załatwiono w ciągu 2 lat. A propos załatwiania rzeczy w ciągu godzin lub lat, no. Trybunał wypowie się w sprawie Ziobry, Zbigniewa Ziobry i Jarosława Kaczyńskiego, ale kiedy? Panie redaktorze, czy w ogóle Trybunał się wypowie, to jest inna sprawa, bo dopiero rozpocznie się postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Ta po przeprowadzeniu postępowania, bo to jest tak jak przed prokuratorem, w trybie kodeksu postępowania karnego, przedstawia swój wniosek Sejmowi i dopiero Sejm po debacie podejmuje decyzję, czy skierować do Trybunału, czy nie skierować. Ja sądzę, że sprawa jest skomplikowana. Ja nie mogę się merytorycznie odnosić do wniosku, bo jestem wiceprzewodniczącym tej komisji. A druga rzecz, niezwykle skomplikowana i myślę, że jednak postępowanie trochę potrwa. No, pana usta brzmi to jak zapowiedź, a nie tylko zapowiedź, spekulacja. Panie redaktorze, zapowiedź bardzo wnikliwego rozpatrywania sprawy. Przynajmniej ja mówię za siebie. Mówił za siebie Józef Zych, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję.